Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy historię z drugiej księgi królewskiej, kiedy to jeden z królów panujących w Judzie i w Jerozolimie zaplanował oczyszczenie narodu wybranego z innych bożków, z innych kultów, a także oczyszczenie świątyni i remont jej. I w czasie, kiedy dokonywali tego oczyszczenia, szukania pieniędzy na odnowienie tejże świątyni, odnaleźli Księgę Prawa Mojżeszowego i odczytali ją najpierw sami, aby przypomnieć sobie słowa przymierza, a następnie odczytali ją całemu ludowi i na nowo zawarli z Bogiem przymierze. Odnowili to przymierze, które zostało zawarte z Mojżeszem. Najpierw oczyścili się, a później na nowo przyjęli Boga do swojego życia, stając się na nowo tymi ludźmi, którzy szli i głosili Boże orędzie wśród narodu wybranego. I w dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa Chrystusa, który przestrzega swoich słuchaczy przed fałszywymi prorokami, przed tymi, którzy będą zwodzić, przed drapieżnymi wilkami, jak usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Jak się ustrzec tych fałszywych proroków? Jak ich w życiu dostrzec? Po ich owocach, mówi Chrystus, bo dobry człowiek, Boży człowiek, można by tak powiedzieć, rodzi dobre owoce. Tak jak dobry nastał król w Izraelu, król, który pragnął odnowienia swojego narodu, takiego duchowego, i posłał konkretnych ludzi do tego, aby zagłębili się w słowa prawa mojżeszowego i aby na nowo te słowa zinterpretowali i przekazali narodowi wybranemu, co wydało dobre owoce. Tak dziś Chrystus chce nam właśnie przypomnieć, że mamy słuchać tych, którzy wydają w swoim życiu dobre owoce miłości, radości, życzliwości, szacunku, pokory. Owoce, które budują, owoce, które dają, można by powiedzieć, siłę i moc do przezwyciężania różnego rodzaju trudności. A także zarazem, mówiąc o tych dobrych owocach, Chrystus przestrzega, aby uważać na tych, którzy wydają owe złe owoce, można by powiedzieć, złości, nienawiści, grzechu, aby takich osób w swoim życiu unikać, aby od nich, można by nawet powiedzieć tak mocniej, niekiedy uciekać. Ale też pamiętając o tym, że takie osoby można próbować nawracać. Nawracać swoją postawą życia, nawracać dobrem, które jest we mnie. Prośmy dziś Chrystusa, abyśmy byli dobrymi prorokami, Bożymi prorokami, takimi, którzy w swoim życiu będą wydawać dobre owoce miłości, radości, życzliwości i szczęścia. Owoce, które będą budowały innych ludzi. Owoce, które będą przyprowadzały innych do Chrystusa. Prośmy dziś o to naszego Pana i Mistrza. Amen.